niektórych jest to nie do zrozumienia. Tyle lat ciągłego bólu i cierpienia. Wybór tego zamiast halsów i libacji. W oczach ludzi jest to znak kompromitacji. Za dzieciaka zawsze chciałem być jak tata. Chciałem zwalczać wszelkie przeciwności świata. Przestać w końcu czekać na starszego brata. Kroczyć po ulicach jak arystokrata. Zresztą Spidermana, wielka siła Supermana. Wytrzymałość jak Łamena, pancerz jak u Ironmana. Ciepły strzał Bruce'a Bannera, w żyłach ogień Ghost Ridera. Szybki jak czarna pantera i psychika Punishera. Z każdym dniem granice swoje odkrywasz na nowo. Kiedy życia tryb prowadzić rozpoczynasz na sportowo. W lustrze swe odbicie sprawdzasz już bezwarunkowo. W oczach ludzi postrzegany już nie jesteś standardowo. Może zabrzmi śmiesznie, ale mówię to celowo. Przecież każdy człowiek w życiu chce się poczuć wyjątkowo. Tak wiadomo, z kuflem w łapie możesz odczuć to chwilowo. Potem rano skacowany znowu poczuć się chujowo. Przyznać muszę, że to raczej znak uzależnienia. Przecież kto normalny chciałby tyle cisnąć bez wytchnienia. Nie trenując widzę w głowie same nieporozumienia. Nie znam lepszego sposobu mego stresu uwolnienia. Pozwól, że wyjaśnię zanim padną pomówienia. Ciężar w łapie wywołuje we mnie stan zadowolenia. Daję poczuć sobie zdolność każdej góry przenoszenia. Sprawia, że mentalnie jestem nie do poskromienia. Zresztą Spidermana, wielka siła Supermana. Wytrzymałość jak Łamena, pancerz jak u Ironmana. Dzikli szał Bruce'a Bannera, w żyłach ogień Ghost Ridera. Szybki jak czarna pantera, ty psycika Punishera.